Dzień dobry, dzień dobry. Witam w trzecim odcinku Marek i Pedały. W tym odcinku pokrótce opowiem, co się wydarzyło od odcinka drugiego. Połączę trochę filmiki, które są na Facebooku, ale myślę, że dla potomności dobrze mieć je wszystkie w jednym miejscu. Po otrzymaniu pierwszej partii części powołałem grupę zadaniową i przystąpiliśmy do prac inżynieryjno-stolarskich. Okej. Noc nocnych Marków wynalazców. Trochę spraw się udało ogarnąć. Zrobiłem sobie taki treningowy, na razie kilkupedałowy zestawik, żeby zobaczyć, jak się w ogóle to depcze. Ogólnie docelowo będzie wyglądało tak, więc trochę duże to wyszło. Tu sobie swoją stopę rysowałem. Nie wiem, czy grę z prawą nogą, czy lewą. Prawa ogólnie dość szybko działa. Lewa trochę wolniej. Gorzej będzie z perkusją, bo teraz tak, jak robię perkusję prawą, i druga noga. Lewa chodzi fajniej z perkusją, prawa wtedy bardziej gra melodyjnie. Następnie oddałem się przygodzie z elektroniką. Uwaga, uwaga! W tym właśnie oto momencie, już za chwilę, odezwie się do Państwa mój pierwszy pedał z projektu Marek i Pedały. Proszę bardzo. Na razie mamy bas na kanale 9. Zobaczymy, co będzie z bębnami. Proszę Państwa, a oto i sekcja rytmiczna w pełnej krasie, czyli bębny wjechały na kanał 10. Jak pewnie się Państwo domyślają, tu mamy stopę, tu mamy werbel. Dwa malutkie padałeczki, na razie takie tylko prowizoryczne. Uwaga, premiera! Także tylko się nauczyć grać, pomontować podnóżki i jedziemy w świat! Dobra, ostatnia próba wszystko razem. Tak mniej więcej będzie to działało. Wszystko razem już gra. Tu mamy bas. Tu mamy stopę i werbel. Czyli to będzie coś takiego, jak już wszystko się połączy razem. O, coś w ten deseń. No dobra, po całym dniu roboty jest nadzieja, że już niedługo, jeszcze dzisiaj, a może jutro po północy, zorganizujemy sobie mini premierowy koncercik. Udało mi się dzisiaj na szybko zmontować 9 pedałów, które dla Państwa dzisiaj zagrają. Mamy tak, od samego dołu mam tu zrobione A1. Tutaj jest G na już jednym takim pedaliku przyczepione. Jeszcze się wciskało. Teraz mamy dalej F1, tutaj jest. O, nie działa, coś się rozlutowało, muszę to sprawdzić. Wtedy tutaj mam G2, tutaj mam D2 i F2,
A tutaj będzie wtedy H1. Ok, jeszcze mi C brakuje. A tu jest C2, dobra. To jest C2, więc teraz jak to zagra, muszę tego F tylko sprawdzić. I w zasadzie będziemy montować to na pedały. Także jest szansa, że dzisiaj jeszcze coś sobie Państwo usłyszycie. Nie idźcie spać. Niestety złe wieści. Szarpnąłem za kabel, maszyna się rozpadła i nie chcę grać. Więc chyba dzisiaj nie zrobimy premiery. Wygląda to na razie tak. Więc podczas podłączania niestety to się trochę rozpadło. Muszę to zmontować jeszcze raz. Kupiłem trochę nie takie płytki. Więc trzeba będzie jeszcze raz się za to zabrać. Nie taki kabel też kupiłem. Także na razie chyba musimy sobie zrobić przerwę. Zapraszam jutro na koncert Czarodziejska Szóby Kościerzyny. Siema!